dzisiejszego odcinka dowiesz się, ile procent szkolących się osób faktycznie zostaje fliperami. Po czym można ocenić, czy szkoleniowiec jest dobry. Na czym można wtopić z mieszkaniami. Ile można zarobić na szkoleniach. Jakie mieszkania dają najwięcej zarobić z wynajmu. Co jest największą korzyścią płynącą ze szkoleń, bo jak się okazuje, wcale nie wiedza. Jak zacząć w tym biznesie. Jak nie dać się oszukać. Na jakie zyski w ogóle można liczyć. Jakie mieszkania wybierać. I jak znaleźć mieszkanie okazję pod flipa. Jeśli jakiś wątek rozmowy Cię nie interesuje, to śmiało przechodź do kolejnych. Miłego słuchania. Pawle, ile osób, które przychodzą do Ciebie na pobieranie nauk, finalnie kończy jako fliperzy czy nawet deweloperzy? Myślę, że każda osoba, która przychodzi z taką myślą, że chce być przedsiębiorcą i działać, to raczej działa, bo nie jest to nic skomplikowanego. Problem jest z osobami, które przychodzą popatrzeć i myślą, że od patrzenia się coś wydarzy, więc to raczej 100% tych, którzy chcą, działają, a reszta no to... No ale procentowo ze wszystkich ile wychodzi? Bo z tego, co widziałem, to macie tam czasami na tych spotkaniach wręcz tłumy, nie? Po kilkadziesiąt czy kilkaset osób. No często też jest tak, że ludzie przychodzą w parach, mąż z żoną, czy przychodzą wspólnicy, czy ludzie z pracownikami, więc ciężko to wyfiltrować, tak? Statystyki mamy na wysokim poziomie prowadzone, raporty, ale no często jest tak, że ludzie przychodzą w grupach jako znajomi, czy matka z córką, czy ojciec z synem, natomiast no tak jak mówię, z doświadczenia wiem, że ci, którzy byli na jakimś jednym evencie i drugim i jakby widać, że idą do przodu, gdzieś się rozwijają, no to oni zawsze działają i każdy z nich idzie właśnie do przodu. Właśnie jaką macie konwersję, ile z tych osób, które przychodzą, wiesz, powiedzmy pierwszy raz, przychodzą ponownie? To już jest taki jakiś element, który może pokazać, że na każdym że się spotkaniu mamy 20-30% absolwentów, którzy przychodzą kolejny raz, bo wiedzą już po co tam idą, nie? Okej, to może ja też zadam trochę inaczej pytanie. Ilu jest według Ciebie, tak oczywiście spod grubego palca, tych, którym się chce? Czyli tych, wiesz, takich faktycznie zaangażowanych. No, 1 na 10? Wiesz co, no na pewno jest tak, że jak jest sala osób, gdzie jest 100 osób, tak, to masz jedną taką, zresztą z Adrianem się poznaliśmy u mnie na wydarzeniu we Wrocławiu, no to masz jedną, dwie takie osoby jak Adrian, tak, no to jedna, dwie takich na takim poziomie, powiedzmy, jest 10 osób, które mają mnóstwo kapitału, gdzieś, wiesz, 500 tysięcy, milion w górę, którzy przychodzą po prostu, żeby gdzieś zobaczyć, komu można taki kapitał powierzyć, chcą mnie poznać, czy taką osobę jak Adrian na publice, z którą chcę się spotkać, więc też są różne grupy osób, nie, czyli mamy... Czy każdy ma różne cele, o tym mówisz, tak? Tak, że jest grupa osób, którzy mają olbrzymie doświadczenie i po prostu przychodzą, bo temat ich interesuje, tak? Powiedzmy taki Adrian przychodzi przecież nie po to, żeby się czegoś ode mnie nauczyć, bo sam by mógł to prowadzić, tylko żeby poznać inne osoby. Jest grupa ludzi, którzy mają kapitał i przychodzą po to, żeby ten kapitał z kimś zainwestować. No jest grupa osób, która chce rzeczywiście to robić i działać. No jest grupa osób totalnie początkujących, którzy w ogóle chcą zobaczyć, o co chodzi, nie? Więc nie mają ani kasy, ani pomysłu na razie, tak? Tak, i gdzieś chcą to zmaterializować, więc to trzeba patrzeć, wiesz, nie tak na zasadzie, że jest 100 osób, ile z tego procentowo działa, tylko z tej danej grupy zdecydowanych, że działają wszyscy, nie? A jakbym teraz zadał pytanie od drugiej strony, czyli po czym osoba przychodząca na kurs, szkolenie czy spotkanie może ocenić, że prowadzący jest dobrym fachowcem? Bo wiesz, mówi się o tym, że jednak w tej branży jest wielu hochsztaplerów, którzy niewiele zbudowali, a tylko gadają. No tak, kiedyś było kilka osób, które powiedzmy prowadziły takie spotkania, a teraz jest kilkadziesiąt, czy nie wiem, już w setkach. Ja nawet napotkałem raz w internecie 20-latka, który opowiadał, jak budować. Ja wam powiem tak, ja znam wszystkie te osoby, z racji tego, że występuję na każdej konferencji, jestem od zawsze i jakby znam każdego. I wielokrotnie słyszałem historię, że ktoś zaczynał robić swoje szkolenia, potem inwestował z jakimś moim kolegą i ja mówiłem, że to jest farmazoniarz, nie rób tego z nim i potem dzwonili do mnie po roku, że no, miałem rację, tak? Więc znam te historie, wiem jak ci ludzie się zachowują i jak to wygląda. I po czym poznać takiego farmazoniarza? Bo ty pewnie jako już fachowiec jesteś w stanie to ocenić, który od lat siedzi w tym wszystkim, ale ja powiedzmy przychodzę pierwszy raz, jestem na takim spotkaniu i nie wiem, czy dobrze trafiłem. Co będzie takimi czerwonymi lampkami? Może odpowiem na to pytanie trochę inaczej, bo ja widzę w internecie taki hejt na szkoleniowców, który bierze się moim zdaniem z takiego, nie z hejtu na szkoleniowców, tylko z takim czymś, że ty wydajesz swoje pieniądze na coś, ta inna osoba by na to nie wydała i ona musi to skrytykować. Czyli na przykład jak kupisz sobie Mercedesa, to ja napiszę, żebym sobie czarnego nie kupił, albo że biały pedalski. Albo że Opel lepszy. Albo że Opel lepszy i wtedy jest dyskusja, że lepsza BMW niż Mercedes, no wiadomo, bo ktoś by sobie nie kupił. I ze szkoleniami też jest tak, że musisz zapłacić kilka tysięcy złotych za to, żeby przyjść i kogoś boli to, że ty wydajesz na to pieniądze. Ale jak już jesteś poza tym i chcesz przyjść na jakiś taki event... Raczej boli ich to, że ten gość zarobił te pieniądze.
urządzenie, że ty wydajesz. I też z drugiej strony, że ten szkoleniowiec na tym zarobił. No ale, ale z drugiej strony jest sytuacja taka, że przychodzisz na wydarzenie i na tym wydarzeniu się albo czegoś dowiesz, albo kogoś poznasz. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, no jak ocenić, czy ktoś wie, o czym mówi? Jeżeli szkoleniowiec działa długo na rynku, niezależnie w jakiej branży, to on słysząc historię swoich absolwentów, no już tyle lat, tyle osób, to już sam nabiera tej wiedzy, przynajmniej teoretycznej, i warto go posłuchać, jak jest długo na rynku. Jeżeli ktoś jest świeży, no to ciężko to ocenić gdzieś tam po filmikach marketingowych. Natomiast jak zrobił kilka transakcji, no na pewno warto to wysłuchać jakąś tam stronę, tylko trzeba za to ileś tam zapłacić. Ale ważniejsze od tego, co on ma do powiedzenia, jest to, jakich ludzi on ściąga. Nie? Czyli jacy ludzie przyjdą na tą salę, no kogo poznasz, tak? No jeżeli przyjdziesz do mnie na wydarzenie i poznasz Adriana, no to warto Adriana poznać, tak, i z nim porozmawiać. No to wtedy wydałeś tym 1000 zł, przyszedłeś i masz kolegę, z którym możesz porozmawiać o czymś więcej poza tym szkoleniu. I to jest ta główna wartość, czyli ci ludzie, którzy się tam pojawiają, a nie do końca to, co jest na prelekcji, bo jak ktoś przychodzi na początku, to 80% czasu jest sfokusowane na tym, żeby się czegoś dowiedzieć, a jak przychodzą ludzie zaawansowani, no to nie przychodzą się dowiedzieć, tylko są w kuluarach i tak jak na targach idziesz tam, gdzie cię ktoś interesuje, nie? Jasne, nie irytuje cię to, że jest taki, wiesz, wystrzał tej ilości szkoleniowców i tak dalej. Ja na przykład powiem ci szczerze, rzadko wspieram takie osoby, które organizują takie wydarzenia, no bo jak widzę na Facebooku, że ten, wiesz, gość mówi, nie masz kasy, nie ma problemu, wybuduj, pożycz pieniądze, wybuduj bliźniaka, będziesz milionerem i tak dalej, no to już, wiesz, to jest takie zbyt proste, zbyt prosto tłumaczone, zbyt powszechne i ludzie, myślę, że tracą też na tym pieniądze, nie? No myślę, że no nawet nie wiem, jak to rozpatrywać w kwestii, że robimy komuś krzywdę, czy nie, takimi słowami. No słuchaj, no prowadzenie każdej firmy wiąże się z tyloma operacjami, zadaniami, z taką ilością stresu, że nie każdy człowiek jest w stanie to dźwignąć. No jeżeli byśmy pomyśleli, ile rzeczy jest w mieszkaniu, w którym teraz nas oglądacie, każdy ze słuchaczy spojrzał na siebie dookoła, ile jest pozycji, które trzeba było zamówić, rozliczyć, zamontować, no przecież to są setki sztuk różnych przedmiotów i tak dalej. No żeby zorganizować coś takiego, to naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. Nie można tego robić tak po prostu, bo się pójdzie, kupi bilet na szkolenie. To jest normalne prowadzenie działalności gospodarczej. No powiedzmy tak, flipowanie to jest coś takiego, że kupuję, remontuję, sprzedaję. To tak samo możemy zrobić, kupić Golfa trójkę w Niemczech, wyremontować i sprzedać i zarobić na nim 1000 euro, tak? Jaki jest problem? No trzeba się znać na autach, trzeba się znać na handlu, na importu, na podatkach. To się niczym nie różni, tylko jest po prostu mentalnie skala większa, że trzeba kupić coś za 500 tysięcy i wtedy można, jak się coś źle zrobi, no to na całe życie się wpakować w problem, chociaż mało jest takich przypadków, że ktoś... Akurat na mieszkaniach, tak, no faktycznie raczej mało jest w to, nie? Bo na samochodzie myślę, że można zdecydowanie bardziej wtopić. Wtopy są głównie takie, że ktoś coś kupił i nie może tego sprzedać, tak? I 2-3 lata próbuje to sprzedać, no bo ktoś kupił, nie wiem, 7-pak kawalerek, czyli jest 7 kawalerek w jednym mieszkaniu, 120 metrów, 180 metrów na przykład. Jest to niesprzedawalne, nikt tego nie chce, no i ktoś po prostu wynajmuje, no i wolałby mieć pieniądze, ale ma je zablokowane. No tak, tak, ja chcę za parę milionów sprzedać jak normalne kawalerki na przykład, tak? Słuchaj, mi się strasznie ciśnie na usta, nie daję rady, już nie wytrzymuję. Ile można zarobić? No też prowadząc kanał dla pieniędzy, no muszę zapytać, ile można zarobić na szkoleniach? Na szkoleniach zarabia się bardzo dużo, tylko na szkoleniach zarabia się dużo raczej na rynku anglojęzycznym, a nie na tym polskim rynku, bo jest gdzieś sufit, do którego można dotrzeć ze swoją reklamą, tak? Ile taki ogarnięty szkoleniowiec z dobrą marką jest w stanie robić szkoleń rocznie? Jedno na miesiąc? Mogę powiedzieć na swoim przykładzie. No my robiliśmy kiedyś szkolenia co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, przychodziło po 100 osób, płacili po 5000 zł za bilet, tak? Zabieraliśmy kilkaset tysięcy złotych miesięcznie i za to kupowaliśmy mieszkania, mam je do dzisiaj i flipowaliśmy za te pieniądze i tak dalej, więc to jest kilkaset tysięcy miesięcznie, ale już ci odpowiadam dalej. Bo biznes jest też mało kosztowy, w sensie wy nie musicie, jak był jakiś tam... Kiedyś był. Kiedyś było tak, że ludzie przychodzili sami, bo niczego nie było. Dzisiaj trzeba wydać mnóstwo pieniędzy na marketing, na YouTube'a, na reklamę i to nie jest tak, że jest 100 osób po 5 koła na sali i tyle jest dla ciebie, tak? No to koszty sali też wzrosły, jedzenie, przerwy kawowe, no tego ludzie nie widzą. Oczywiście zostaje bardzo dużo jakby pieniędzy, tylko mam na myśli to, że kiedyś było kilku szkoleniowców w danej branży, no to wszyscy szli tam. Teraz jak jest 40 szkoleniowców, ale nie tylko z nieruchomości, ale szkoleniowcy są też z e-commerce'u, z deweloperki kiedyś w ogóle nie było szkoleń, jest ileś osób też które coraz więcej się z deweloperki. Nie? I chodzi o to, że tak, może się albo na koncert Erika Claptona w sobotę, albo na szkolenie do mnie, albo na event, który wy na przykład zorganizujecie, tak? W sobotę masz 3 rzeczy do wyboru i teraz kiedyś do wyboru nie było nic poza rozrywkami sportowymi, a teraz masz szkoleniowców mnóstwo i ten ruch się po prostu rozmywa, więc na szkoleniach zarabia się gigantyczne pieniądze.
ale w Polsce ten rynek jest ograniczony do kilku, maksymalnie gdzieś tam między 10 a 20 milionów rocznie, bo nie ma tylu osób, którzy są w stanie przyjść po prostu tylu ludzi, tak? Trzeba to robić po angielsku i wtedy no, to jest jeden z najlepszych biznesów, jaki jest, nie? Długo robiłeś szkolenia i ile udało ci się jakby mieszkań za to wszystko kupić? Mieszkań mam swoich kilkadziesiąt, ale mam też domy i mieszkania w Anglii swoje, które kupowałem. Większość pieniędzy nie przejadłem gdzieś tam, wydałem je albo na podróże, albo na nieruchomości. Reinwestowaliśmy to w swoją firmę, czy w jakieś tam kolejne projekty. No, kilkadziesiąt tego jest, nie? Gratulacje. A flipów samych ile udało ci się zrobić? Ja robiłem od samego początku w ten sposób, że nigdy nie działałem sam. To jest taka trochę różnica pomiędzy osobami, które działają same, a nie same. Czyli my robiliśmy duże projekty. Na przykład kupiliśmy budynek za 6 milionów, z 20 kawalerek zrobiliśmy 40 we Wrocławiu naprzeciwko Lidla na Gagarina. No i to nie było tak, że ja byłem odpowiedzialny za wszystko. To był zespół ludzi, którzy to robili. Ja byłem odpowiedzialny za to, żeby na przykład zebrać pieniądze. Więc teraz pracowałem zawsze w zespołach, które robiły duże rzeczy, duże kamienice, duże bloki, mieszkania i hurtowo to szło, ale nie mogę sobie przypisać na swoje konto każdego mieszkania, każdej transakcji indywidualnie, bo robił to zespół, nie? Więc to... Wysiłek wspólny. Na pewno było tych mieszkań sumarycznie grubo ponad 100, ale nie przypisuję sobie żadnej transakcji tylko sam dla siebie, bo zawsze byłem elementem w tej układance i zawsze tak też do tego podchodzę. A powiedz mi jeszcze, czy w ogóle zdarzyło się w twojej historii, żeby była, wiesz, trochę jakiś krach na rynku, taka gorsza sytuacja, jeśli chodzi o nieruchomości? Jak wtedy te flipy działają? To znaczy, my mieliśmy model taki, który był trochę na to odporny, bo robiliśmy zawsze mieszkania na zamówienie. Czyli powiedzmy, że ty do mnie mówisz, że miałeś fajny rok, masz 600 tysięcy, chciałbyś kupić mieszkanie na wynajem, czy mogę ci takie mieszkanie przygotować? Ja mówię, dobra, mogę dla ciebie je przygotować, ale w zapasie wiem, że Adrian też w razie co, jak ty nie kupisz tego mieszkania, to ode mnie to mieszkanie kupi, tak? Więc my za pieniądze inwestorów kupowaliśmy mieszkanie, wykańczaliśmy i sprzedawaliśmy tobie, a jak nie to Adrianowi, a jak nie to sami gdzieś tam zdolnością kredytową ktoś od nas to kupował. Więc to było o tyle bezpieczne, że robiliśmy te mieszkania na zamówienie. Teraz mamy taki model tutaj w Warszawie, że kupujemy mieszkania deweloperskie i robimy bardzo ładny remont na wysokim poziomie, je sprzedajemy, no i te sprzedaże są długie po prostu, nie? No nie trwa to miesiąc, dwa, trzy, tylko niektóre mieszkania stoją kilka miesięcy, dlatego że one są po prostu drogie, nie? Mhm. Więc tutaj jakby myślę, że odpowiadając na to pytanie, temat jest taki, że... Okej, okay, jak robiłeś na zamówienie, to jest inny temat, bo mi chodziło bardziej, wiesz, o takich, którzy na ślepo po prostu wyszukują, czy z rynku wtórnego kupują i wiesz, liczą, że nie wiem, tam 1000 czy 2000 na metrze zarobią, szczególnie jak ktoś to robi na dużą skalę, no to można chyba wtopić, jak jest zatrzymanie na rynku, nie? Miałem dwie takie sytuacje. Jedna taka sytuacja była taka, gdzie okazało się, że tam, gdzie miał być pion kanalizacyjny, go nie było. I była sytuacja taka, że zrobiliśmy dwie kawalerki na mieszkaniu około 50-60 metrów, więc to były dwa niezależne normalnie mieszkania, tylko nie wydzielone księgą wieczystą, ale normalnie miały po dwa pokoje, łazienkę. W jednej nawet mieszkałem na samym początku, jak się przeprowadziłem do Wrocławia i okazało się, że pion kanalizacyjny, który miał być pionem kanalizacyjnym do drugiej łazienki, okazało się, że to był pion, tylko że sąsiad sobie 10 czy 20 lat wcześniej zrobił sobie kominek i sobie na strych wypuścił kominek i chłopaki jak spuszczali wodę, to sąsiad z dołu przyleciał i się okazało, że woda mu wypływa w salonie. No i stanęliśmy tak w tym mieszkaniu, myśleliśmy, że jest koniec, no, że jakby nie sprzedamy tego, będziemy musieli sobie zostawić. Ale zrobiliśmy jakieś tam obejście, udało się to podłączyć w innym miejscu i mieszkanie się sprzedało mega szybko i z fajnym zyskiem. A kolejne mieszkanie, na które myśleliśmy, że wtopimy, to było mieszkanie właśnie tam na Gagarina przy bardzo ruchliwej ulicy. No, odpowiedz sobie na pytanie, czy chciałbyś mieszkać przy takiej super mega ruchliwej ulicy na pierwszym piętrze, że jak otwierasz okno, to słyszysz non-stop samochody od rana do nocy. Czyli tak jak w Warszawie, powiedzmy przy trasie Łazienkowskiej. Mój dziadek tak mieszka od lat, to wiem, o co chodzi. I no tylko, że jeżeli też jest Warszawa, no to też ten ruch coś daje, że masz coś dookoła, coś się dzieje, nie? A jak jest mniejsze miasto, czy taka dzielnica, w której nic nie ma, masz hałas, szczególnie no to... Gagarina to jest takie, wiesz, obrzeże trochę. Po prostu nic tam nie ma, nie? Okay. No i musieliśmy to mieszkanie wziąć, bo musieliśmy wziąć wszystkie. No i okazało się, że będzie problem z tym mieszkaniem, bo wszystkie się sprzedawały w tydzień, dwa. To mieszkanie stało już 3-4 tygodnie, ale przyszedł w końcu pan i nawet nie zapytał o ten hałas, tak? W ogóle mu to nie przeszkadzało. On chciał no właśnie, mieć bo część kupców, nie? Podobno nawet nie przychodzi, nie ogląda, tylko kupują. Co jest dla mnie kompletnym absurdem, ale podobno niektórzy tak się zachowują. A wracając jeszcze do tych mieszkań, ty mówiłeś, że u was remont, tak, kupujecie, robicie komuś pod zamówienie, remont drogo potrafi wyjść, więc te mieszkanie też jest drogie i
no trzeba poczekać trochę dłużej, żeby je sprzedać. I właśnie, to są najczęściej kupcy, no może nieinstytucjonalni, ale komercyjni, tak? Czyli oni będą to wynajmowali. Bardziej z twojej perspektywy opłaca się mieszkanie po taniości kupić, wyremontować i wynająć? Czy lepsze stopy zwrotu jednak prezentują te na wyższym standardzie mieszkania? Jest dużo różnych kategorii, które można by było poruszyć. Czyli jak zwykle to zależy od wielu rzeczy. No, zależy od tego, czy to idzie na najem krótkoterminowy, czy na długoterminowy. No bo jeżeli robimy najem długoterminowy, czyli wynajmujemy osobom młodym, pracującym, powiedzmy, jest, nie wiem, 4 osoby mieszkają w mieszkaniu koło 30, które gdzieś pracują i wynajmują to na cały rok czy lata, no to standard IKEA jest zwykłym standardem i im taniej to mieszkanie zrobimy w takim solidnym standardzie, że instalacje są ok, krany, umywalki, wanny i tak dalej, wszystko jest ok, nie urywa się i jest ładnie, schludnie, no to im taniej, tym lepiej, no bo najemca nie dopłaci nam 200 zł za to, że ma drzwi wyższej klasy niż niższej klasy zwykłe z gazetki, tak, z kastorami, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli mamy najem krótkoterminowy, to tu o dziwo, po rozmowach z ludźmi, którzy mają dużo tych apartamentów, wiem, że im wyższy standard, tym, i to też niekoniecznie zawsze, ale no w teorii mniej zniszczeń, no bo inna grupa osób z większym budżetem przyjeżdża, no i z jednej strony mają więcej pieniędzy, żeby się dobrze zabawić, no tak, ale z drugiej strony, no jakby też... Trwalsze materiały też są, nie? Raz, że twardsze materiały, no i też są często bardziej, powiedzmy, kulturalni w tym zachowaniu, tak? I też często bardziej bawią się na zewnątrz niż wewnątrz, no bo mają więcej pieniędzy. I z jednej strony ten najem krótkoterminowy w wyższym standardzie więcej na nim można zarobić, pomimo tego, że dużo więcej wydaje się w remont. Ale to też... trzeba pilnować takich obiektów, bo akurat sam mam kilka takich nieruchomości, które wynajmuję w wyższym standardzie, no to zdarza się, że wiesz, przychodzi grupa osób, na przykład 8-10 gości chce na Kawalerski wynająć apartament, wiesz, w rynku, tak, i robić sobie tam imprezę, nie? Więc rzucają się wtedy po 100 czy po 200 zł. A ty masz problem ze śladami obcasów na suficie. No, powiedzmy, bywały, teraz mamy wszystkie obiekty monitorowane, więc jak widzimy od razu, że się tam pakuje jakaś większa grupa osób, to dziękujemy, zwracamy pieniądze i do widzenia, nie? Więc wszystko zależy od tego, po prostu od tego, na co jest to mieszkanie, natomiast nie zawsze standard idzie w parze potem z zarobkiem, więc to przy każdym projekcie trzeba indywidualnie ocenić. Okej, okay. Nie mam więcej pytań, Wysoki Sądzie. Ja jeszcze pytałem o ten kryzys na rynku i widać, że wasz model biznesowy, powiedzmy, jest taki trochę pogodoodporny, tak? Jak robicie to na zamówienia, to faktycznie później nie zostajecie z tymi lokalami. Natomiast ostatnio, jak byłem na tym wydarzeniu we Wrocławiu, to akurat jeden z tam panów, który występował, to śmiem twierdzić, że prawie ze wszystkim bym się z nim nie zgodził, ale przez to, że jest, wiesz, tak dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym, że tak te mieszkania schodzą, faktycznie podaż jest niska, a popyt wysoki, no to tak naprawdę nieważne, czy ten, powiedzmy, prelegent, szkoleniowiec, czy jakbyśmy go nazwali, ma rację, czy nie ma racji, czy ma wiedzę, czy nie ma wiedzy, no bo przy hoście tak naprawdę to i tak działa, nie? Więc jeśli on tylko zaszczepi kogoś do działania, zachęci, nawet wiesz, jak tam nie ma do końca prawdy w tym, co mówi w 100%, albo ta wiedza jego jest taka też powierzchowna, to wydaje mi się, że takie osoby też odnoszą efekt, nie? A ile z twojej perspektywy jest faktycznie takich mocno wyedukowanych, powiedzmy procentowo, tych szkoleniowców, prelegentów, a ile teraz jest takich nowicjuszy, z którymi masz do czynienia na rynku, którzy gdzieś tam świecą po Facebooku, Instagramie? Ja myślę, że każda osoba, która zaczynała 5, 6, 7 lat temu, już miała tyle czasu, żeby nabrać doświadczenia swoich absolwentów i swojego własnego i nazarabiać pieniędzy nawet na tych szkoleniach, żeby coś tam pokupować za te pieniądze, że od tych ludzi naprawdę warto się uczyć, bo znają historię, znają ceny przede wszystkim na rynku, historie, które się wydarzyły i znają ich więcej niż zwykła nawet osoba, która się zajmuje tym pojedynczo, bo taka osoba zna kilkanaście osób, a szkoleniowiec zna tysiące osób, nie? Więc nawet to, więc ja przestrzegałbym przed osobami, które po prostu gdzieś tam wyskakują nagle z lodówki i nie mają wokół siebie zbudowanej społeczności. No czasami widzę, że jakiś tam, wiesz, 20-latek w Bentleyu nagle, czy jakiś tam Lambo i, wiesz, namawia na inwestycje, szuka kapitału i tak dalej. To... Ze wszystkim trzeba uważać, wiecie, no jakby my zarabiamy na szkoleniach, ja je prowadzę, ja tego nigdy nie ukrywałem, lubię to robić i to jest coś, co ja odkryłem, że po prostu sprawia mi to przyjemność. Jak ktoś do mnie podchodzi, przybija piątkę, mówi, dzięki tobie zarobiłem 1 000 000 zł, no fajnie, tak? Po latach stwierdziłem, że chcę to robić, będę to robił, ograniczyłem tam ilość tych wydarzeń, które robimy i fajnie.
No i rzeczywiście ludziom jesteśmy w stanie pomóc, ale tylko tym, którzy chcą to robić, a pomagamy przede wszystkim przez to, że organizujemy miejsce, gdzie spotykają się ludzie zainteresowani tematem. Czy to jest taka platforma do wymiany? No, taki networking. Ja akurat ostatnio byłem na takim wydarzeniu, gdzie Paweł był też prelegentem, to muszę przyznać, że głównie poszedłem po to, że na przykład szukałem właśnie pośredników, którzy gruntami się zajmują. Nie? No, i to powiedzmy, jak to wyglądało. Jest spotkanie, było około 150 osób. Ja poprosiłem Adriana na scenę, żeby powiedział dwa słowa, tak, bo miałem taką możliwość. Adrian został dołączony do jakiejś tam grupy WhatsAppowej, no i czy coś z tego wyjdzie, czy nie, no to już zawsze wychodzi w praniu, no ale ileś osób podeszło, ileś osób napisało, ileś telefonów Adrian rozdał i coś się może wydarzyć. No, kilkadziesiąt osób do mnie podeszło i faktycznie, wiesz, spore było zainteresowanie ludzi, którzy chcą współpracować, ale myślę, że Paweł fajną taką strukturę podziału, powiedzmy, tych ludzi zrobił, że tam jak założyli grupę na WhatsAppie, to część ludzi od razu napisała: cześć, ja tam mam nieruchomości, szukam kapitału. Inni napisali: cześć, nie mam doświadczenia, ale mam jakiś tam kapitał, nie wiem, 50, 100 czy tam 500 tysięcy. I każdy w jakiś sposób gdzieś tam, wiesz, zaznaczył, jaka jest jego działka. I to jest fajne, bo ja na przykład, wiesz, przyszedłem, też szukam jakichś okazji inwestycyjnych, czy w ogóle pośredników, którzy grunty głównie mają, ale jak jest jakiś pakiet nieruchomości do kupienia dużo taniej, no to mnie to też interesuje, więc też sporo takich nowicjuszy, którzy na przykład mają zapał do działania, chce im się, wiesz, szukać, zapierdzielać po tym rynku i szukać takich okazji, a nie mają kapitału, no to dla mnie to też jest fajny, wiesz, temat, bo mogą mnie wyręczyć i trafiają do mnie jakieś tam, powiedzmy, z rynku fajne oferty dzięki temu, nie? No bo to ja wymyśliłem ten podział już dawno temu i on gdzieś się tak na rynku już przyjął. Podział jest prosty. Mamy trzy waluty. Pierwsza waluta to jest czas, druga waluta to jest pieniądze i trzecia waluta to jest doświadczenie, tak? I teraz te osoby, które mają dużo pieniędzy, dużo to mam na myśli, że samodzielnie za gotówkę są w stanie kupić jedno całe mieszkanie razem z miejscem postojowym, notariuszem, pośrednikami i wszystkim, że za cały zapłacą razem, powiedzmy 1 000 000 zł w mniejszym mieście, bo w Warszawie wszystko jest powyżej 1 000 000, tak? To taka osoba przykleja sobie na takim evencie naklejkę kapitał. I wtedy te osoby są po to, nie żeby słuchać farmarzenia ze sceny, tylko żeby znaleźć osoby z doświadczeniem. Czyli na przykład, powiedzmy, Adrian nakleiłby sobie na takim evencie naklejkę kapitał i doświadczenie i wiem, że jak do niego podejdę, no to albo mogę mu coś zaproponować, żebyśmy zrobili razem, albo mogę się zgłosić na przykład do niego do pracy. No i ta trzecia grupa osób to są osoby z czasem, które są na początku, pracują na etatach, chcą coś ogarnąć, no i szukają ludzi z kapitałem i z doświadczeniem. I wtedy te trzy grupy, jak przychodzą na spotkanie, mamy kapitał, czas i doświadczenie, to każdy każdemu jest potrzebny, bo ten z kapitałem nie chce pracować, bo już jest zarobiony. Ten z doświadczeniem szuka ludzi z kapitałem i ludzi do pracy, a ten z czasem po prostu ma do zaoferowania tylko swoją pracę, ręce, nogi i nie musi po prostu. A tacy też są potrzebni. No bez nich nie da się nic zrobić. No przecież sam nie będziesz jeździł teraz po wszystkich gminach w Polsce i szukał działek. A właśnie, a propos ludzi, którzy przychodzą często też uczyć się od zera, tak? Tu chciałem wrócić jeszcze na chwilę do flipowania. Komu odradzałbyś flipowania? Trzeba sobie uświadomić, że flipowanie jest normalny handel, normalny biznes i na pewno nie wygląda to tak, że znajdujemy mieszkanie, idziemy do jakiejś starszej pani i robimy jej krzywdę, ona nam sprzedaje mieszkanie 100 tysięcy taniej i zarabiamy na tym pieniądze. Ja myślę, że dzisiaj świadomość ludzi, cen, wzrostu tych cen i tak dalej jest tak wysoka, że raczej ciężko, powiedzmy, wiesz, wyzyskać od kogoś nieruchomość, tak, że nieświadomie za pół ceny ci sprzeda. Tak, no różne są historie, no szczególnie na rynku pierwotnym transakcje są czyste, tak. Wiadomo, że pretensje mają osoby, które myślą, że fliperzy podbijają ceny, no ale kurde, no nie ma tylu fliperów w Polsce, żeby przez fliperów podnosiły się ceny. Tych fliperów po prostu widać w internecie, bo sprzedają szkolenia i wszyscy myślą, że to robią fliperzy, no ale tak naprawdę ile jest milionów ludzi, a ile osób flipuje, nie wiem, 5 tysięcy, 10, niech każdy kupi w roku po 3 mieszkania, 2. Znaczy na pewno 10 tysięcy osób nie kupuje po 3 mieszkania, tylko część zrobiło raz czy dwa flipa i mówi, że jest fliperem. Nie ma takiej grupy osób. W Anglii przecież landlordów jest ponad 1 000 000, tak? Ja też mam domy w Anglii, no to jest ponad 1 000 000 osób, które zajmują się rynkiem nieruchomości i tam to zdrowo wygląda, nie? Odradzam flipowanie przede wszystkim osobom, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, bo polegną przede wszystkim na ekipie remontowej, bo można myślę, że w ogóle ludziom, którzy też się w ogóle nie znają na remontach, nie? Bo też można popłynąć, jak weźmiesz ekipę z ulicy, nie wiesz, co trzeba zrobić, to albo cię trochę naciągną na wyższe koszty, albo nie do końca zrobią
w optymalny sposób. Książkę można napisać o remontach, no bo wiecie, no przeprowadzenie remontu przede wszystkim zaczyna się od podpisania umowy. Ludzie, którzy nie są biznesowi, nie podpisują umów, bo myślą, że będzie tanie, no bez podatku i że on nigdy nie podpisuje umów, to ja też nie podpiszę umów. Ja nawet w rodzinie miałem taką historię, że kazałem podpisać umowę, wysłałem swój wzór ze szkolenia, swój umowy, które od prawnika mam przygotowany i tak ta osoba z rodziny nie podpisała umowy i potem po 3 tygodniach dzwoni, że pana Kazia nie ma, bo coś tam, no ale umowę masz podpisaną, to jakby spoko. Nie, bo pan Kaziu nigdy nie podpisuje umów, jest z polecenia, nie? I to nawet wiecie, to właśnie chodzi o to, że ktoś, kto zna wizję końca filmu, wie, co się może wydarzyć, doradza tym osobom, które jeszcze tego nie przeszły, no i są osoby, które albo tego słuchają, albo nie, więc odradzałbym flipowanie osobom, które nie prowadziły żadnej działalności, nie mają znajomych, którzy prowadzili działalność. Typowy przykład, taki obraz człowieka, który nie prowadzi firmy, wygląda tak, że jak Adrian kupuje Mercedesa, to bierze go w koszty i ma go za darmo, nie? Tak myśli człowiek, który nie prowadził firmy. Myśli, że wzięcie samochodu w leasing w koszty to jest za darmo. Tak, tak. Auta się nie odlicza w ten sposób, że coś się kupuje za 200 koła i to znika. Szczególnie, że limity teraz są duże. No, raz, że są limity, dwa, że się odlicza część VAT-u, a nie całość w różnych przykładkach i tak dalej, i paliwa i tak dalej. Więc warto na początku moim zdaniem porozmawiać z osobami, które to robią, pójść z nimi na jedno, drugie, trzecie mieszkanie, zabrać kogoś na obiad, kupić komuś jakąś butelkę whisky, spotkać się, pogadać i poprosić go o pomoc, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo szkolenie szkoleniem, ale później trzeba wiedzieć. Czyli przyuczyć się na zasadzie takiego czeladnika, który przykleja się do jakiegoś mistrza i jakby oferując swoją darmową może i pracę? Ja też tak lubię. No lepiej, wiesz, na czyimś doświadczeniu, sukcesach się uczyć niż na własnych błędach, które mogą być w takim przypadku bardzo kosztowne. Ja nie jestem deweloperem i na razie nie będę, bo nie chcę. Po prostu świadomie nie chcę, bo wiecie, jak to wygląda. Macie kanał Sprawa dla Dewelopera, tak? Wiecie, jak to wygląda, że jak coś się buduje, to trwa to długo. To nie jest tak, że robisz coś miesiąc, tylko jesteś uwiązany z daną lokalizacją. Ja podróżuję sporo i nie chcę siedzieć w jednym miejscu 3 lata i tego pilnować. No ale gdybym miał zacząć budować, to znając Adriana, tak, to pierwsze, co bym zadzwonił, mówię: Adrian, ja będę budował, chcę do ciebie przyjść na budowę, pokaż mi to i to i tamto. Bym go zabrał na obiad, zaprosił coś tam, byśmy chwilę pogadali. Znalazłbym innego kolegę, który też to robi. No i po prostu no to moje doświadczenie by się zwiększyło i może wtedy bym stwierdził: dobra, to jednak rzeczywiście był głupi pomysł, nie chcę tego robić, pieniędzy z tego jest dużo, ale pieniądze można na wszystkim zarabiać. Albo mógłbyś przyjść, powiedzieć: zrzucimy się razem na działkę i coś razem zrobimy. Tak, ale jak ktoś nas ogląda bez doświadczenia i myśli, że będzie pukał do Adriana: dzień dobry, do biura, widziałem nagranie, chciałem przyjść sobie popatrzeć, to wiadomo, że to trzeba budować. Wielu ludziom tak wydaje się, że bierzesz firmę remontową czy budowlaną, podpisujesz umowę, nawet bez umowy, i to powstanie, tak? Bo się dogadałeś, wiesz, masz pieniądze i że nie będzie żadnych problemów, ale ja myślę, że jakość na tym rynku jest tak niska mimo wszystko i różna, że to nie jest prosty biznes, nie? To nie jest tak, że tylko masz pieniądze, podpiszesz z kimś umowę i przychodzisz na gotowe, nie? Rzadko się tak zdarza. No dobrze, co powiedziałeś z tą jakością, wydaje mi się też, że jakość w każdej branży zawsze się broni, niezależnie co byśmy robili, czy ktoś nagrywa kanał na YouTubie, czy jest deweloperem, czy handluje rybami, zawsze ktoś robi coś jakościowo, to działa, więc wracając do tego pytania, kto się nie nadaje do flipów, na pewno ktoś, kto myśli, że bez jakości, bez wysiłku farmazonami z YouTube'a można się nakarmić i potem jakby to działa. No to jest normalna praca, nie? Czyli optymalna droga rozwoju i rozpoczęcia w tej branży to jest przede wszystkim dużo czytać, dużo słuchać, oglądać, ale na tym nie poprzestać. Chodzić na spotkania, chodzić na kursy, na szkolenia, następnie przyuczenie się przy kimś, kto już w tym działa, i pozyskiwanie tego doświadczenia od niego i dopiero próba po tych właśnie, nie wiem, roku, dwóch spróbowania może czegoś samemu. Ja myślę, że najważniejsza jest to ostatnia rzecz, którą powiedziałeś, przedostatnia, z tym, żeby kogoś poznać, kto to robi. No, ja jak wyciągnę teraz telefon, z racji tego, że tych szkoleń zrobiliśmy już tyle, że nawet nie umiem tego policzyć, to w telefonie już nawet nie zapisuję ludzi, którzy zrobili flipa. Jak zaczynałem, miałem kontakt tylko do jednej, jedynej osoby, która zrobiła jednego flipa, do Patryka, mojego kolegi z Poznania, tak? Do jednej osoby. I teraz, jakbym się cofnął do tamtych czasów, to najpierw znałem jedną osobę, potem jego kolegę, potem jakiegoś jeszcze jednego gościa poznaliśmy, potem ktoś z moich znajomych chciał ich poznać i poznał mnie z kimś innym. I tak to pęczniało przez te 7 czy 8 lat. Więc trzeba od tego wystartować, żeby poznać po prostu ludzi, którzy to robią u nas w mieście. Bo to, że ja powiem, że w Warszawie to działa, nie znaczy, że działa to teraz w Koszalinie, tak? Na przykład. Jest. I trzeba po prostu tych... Działać jako kolektyw, bo nikt nie wie tyle, co wie osób na przykład 100.
im więcej przypadków, więcej historii, tym większa pewność. Ja pamiętam, że taką moją główną przeszkodą na początku była mentalność, że jestem w stanie wziąć od Adriana 500 000, kupić za to mieszkanie i jakby wyjść z twarzą z tego, że to się sprzeda i zarobimy po 100 000, powiedzmy, i podzielimy się, tak? Czy zarobimy 100 i się podzielimy po 50. To dla mnie to była taka abstrakcyjna decyzja, żeby od kogoś wziąć 500 000. Że odpowiedzialność duża, tak? No wiesz, no, możemy sobie teraz rozmawiać, no ale potem jakbyśmy wyszli, zeszli na dół i mówimy, dobra, słuchaj, tu jest mieszkanie i róbmy to, no to już przychodzi do takich prawdziwych emocji. Tak. I ktoś, jak tego nigdy nie miał styczności z takimi pieniędzmi, nie zrobił tego, to się od szkolenia się nie przełamie, bo tak naprawdę w nieruchomościach to się niczym nie różni od handlowania samochodami z Niemiec. Tylko jest niższa cena. Jasne, jak się na tym nie znasz, to ciężko ci ocenić, czy to jest dobra cena, nie dobra. Ja was doskonale rozumiem, bo patrzę na te mieszkania i sam bardzo często nie potrafię nic ocenić. I nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy zła. Często robię w ciemno. No więc tutaj myślę, że to posiadanie znajomych, którzy to robią, bo tu rozmawiałem dużo o tych szkoleniach i tak dalej, ale zarabiać na nieruchomościach można bez szkoleń, ludzie bez tego żyli i jak ktoś nie chce, to niech nie przychodzi, bo to jest tylko jakby event networkingowy po to, żeby się spotkać i porozmawiać, ale jak ktoś chce działać właśnie bez tych szkoleń, to niech spotka ludzi, którzy byli na tych szkoleniach, porozmawia z nimi, popatrzy, pójdzie na jakiś remont, wejdzie na budowę, zrobi sobie dwa zdjęcia na Instagram przy okazji, że był na remoncie na mieszkaniu i wszystko, nie? Jasne. A powiedz mi, czy wśród waszych absolwentów po szkoleniach, czy w ogóle ludzi, którzy tam przyszli, słyszałeś jakąś historię, że faktycznie był jakiś mega fuck up, albo ktoś kogoś oszukał? Byłem raz na prokuraturze z osobą, która u nas kiedyś występowała. Chłopak normalny. Z osobą, tak, czy w jej sprawie? Ja jako świadek byłem, bo ta osoba pożyczała pieniądze i tych pieniędzy nie oddawała. Mamy z 2-3 takie osoby gdzieś przez lata, które pożyczały od ludzi pieniądze i ich nie oddały. No to jest znany model jakby finansowania się u nas w kraju, coraz popularniejszy ostatnio. Natomiast w nieruchomościach jest to o tyle, ja zawsze o tym mówię, nie, że nie pożycza się pieniędzy, po prostu, tak? Czyli jeżeli chcielibyśmy zrobić coś razem na nieruchomościach, to lepiej jest zrobić to w ten sposób, że Adrian kupuje 100% na siebie, ja robię remont, sprzedaję, dzielimy się po połowie. I to jest na Adriana, nie? Ale w momencie, kiedy ja bym od Adriana pożyczył 100 000 i pojechał sobie za to do Tajlandii i wszystko rozbił w Tajlandii, Wietnamie, w Kambodży, tak? Po 30 na kraj sobie bym powydawał, no to potem Adrian nie ma skąd ściągnąć ode mnie tych pieniędzy, więc nie pożycza się pieniędzy zazwyczaj w nieruchomościach, bezpiecznie skupić na inwestora po prostu całość. Więc jak ktoś pożycza komuś pieniądze, pretensje może mieć tylko do siebie, nie? To... Jasne. Ja wam powiem, że kiedyś pożyczyłem pewnej osobie pieniądze i zabezpieczyłem się na nieruchomości. To była właśnie pożyczka na zakup nieruchomości, bo okazało się, że tam część pieniędzy wpłacili do dewelopera. Nie udało im się uzyskać finansowania bankowego z jakichś tam różnych przyczyn i miało im 100 czy 150 tysięcy po prostu zadatku przepaść, nie? No i tam generalnie nie byłem za bardzo chętny, no ale później mówię, dobra, zabezpieczę się na tej kupowanej nieruchomości, pożyczyłem tą kasę, no to tam przez pierwszy rok powiedzmy spłacali jakąś tam część pieniędzy, a po roku całkowicie w ogóle, wiesz, przestali się odzywać, spłacać i tak dalej. Myślałem, że coś się stało, to była jakaś historia, że ktoś choroba w rodzinie i tak dalej. A typowa z akademika, z dziekanatu. Tak, mówię, dobra, na razie to mi tam te pieniądze, wiesz, życia mi nie zmieniają, spoko, poczekam, nie? No ale minął kolejny rok, cisza, nie odzywają się i tak dalej, wysłałem pracownika, żeby w ogóle zobaczył, czy tam ktoś mieszka, nie mieszka, żyją ci ludzie, nie żyją, no i powiedzieli im, że ten, że no po prostu ktoś im doradził, żeby tego nie spłacali, że w zasadzie są przepisy tam covidowe i tak dalej, nie da się ich eksmitować i nie muszą tego spłacać. Więc wiesz, po takiej sytuacji sprawa poszła do prawnika, wiesz, wysłaliśmy komornika, no i się okazało, że mają jakieś tam znajomości. Wiesz, ten znajomy chyba, który im doradził, to założył, to się okazało, że to był jakiś tam lokalny prokurator i założył nam sprawę unieważnienia tej pożyczki. Oczywiście w sądzie, wiesz, bez szans przegrali z kretesem, no ale w ogóle jakaś absurdalna sytuacja. Pożyczasz komuś na zakup nieruchomości, a on później wykorzystuje, wiesz, nadużywa jakieś przepisy do tego, żeby ci nie płacić i w zasadzie nie możesz mu nic zrobić przez lata, nie? To już 4 lata się chyba ciągnie. Ja na twoim miejscu to po prostu zachowałbym się jak dżentelmen, podarował im te pieniądze i cieszył się ich szczęściem. No ale właśnie sprawa była o tyle ciekawa, śmieszna w sądzie, że
wiesz, oni myśleli, że ja będę walczył o te odsetki za te kilka lat, tak dalej. Ja sobie pomyślałem, mówię, dobra, nie chcę mi się krwi psuć i od razu na pierwszej rozprawie powiedziałem, ja mówię, słuchajcie, oddajcie mi tylko te pieniądze, które wam pożyczyłem. Nie chcę ani złotówki, odsetek, niczego, mówię, palicho, te wszystkie koszty i tak dalej. Mówię, zwróćcie mi to, co wam dałem na zakup. A oni, że nie, że oni chcą w ogóle unieważnienia i żeby nie zwracać żadnych pieniędzy. No to już w ogóle, wiesz, ośmieszyli się tak naprawdę przed sądem, nie? No ale trafiają się, jak są tacy ludzie ze złymi intencjami, po prostu są oszustami, no to wszędzie można takie czarne owce trafić. Nie? No, czyli podsumowując, pożyczanie pieniędzy to zawsze jest wtopa, a poza tym jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć przykłady osób, które wtopiły na nieruchomościach. Jedna rzecz to są pożyczki, a druga rzecz, już wiem co to jest jak ktoś zaczyna robić remont i jedzie na wakacje. To jest klasyka. To jak kogoś zapyta, że ktoś robi flipa i mu nie wyszło, to się zapyta, czy był na wakacjach, jak był remont. To 100 na 100 raczej to jest to, nie? Czyli ktoś zostawił ekipę, ktoś komuś obiecał, że to dokończy, nie zrobił. To jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? Że ludziom się wydaje, że bierzesz ekipę, albo tak samo w deweloperce, nie? Że nie znam się w ogóle na deweloperce, ale wezmę sobie generalnego wykonawcę, bo mam kasę, zapłacę mu, to on mi musi dowieźć. To jest nieprawda, wiesz, oni wszystko będą obtaniać, wiesz, robić szybciej, zakrywać, chować i tak dalej i później będziesz miał tak dużo ukrytych jakichś wad, za które jeszcze latami będziesz. A jak zatrudnisz sobie człowieka, który ma być twoimi oczami, uszami na miejscu, to się potem okaże, że on z nimi dogadał i jest ich oczami, a nie twoimi. Tak, że jak go nie pilnujesz też na co dzień, to później się ich oczami, uszami staje, a nie twoimi. Tak, tak. No to jest klasyk, no szczególnie jak są kontrakty wielomilionowe, no to dosyć łatwo znaleźć rezerwę na zjednanie sobie jakiegoś tam jednego człowieka, tak? Tak, panowie. Wychodzi na to, że te flipowanie i deweloperka to nie są takie proste. Najprościej zostać youtuberem. Tak. I najbardziej opłacalne, jak widać, po palce. W tych czasach to już chyba ciężko. Ja też miałem szczęście, że zaczynałem tam 2015-16, gdzie jeszcze nie było tyle konkurencji. Dzisiaj każdy ma swój kanał, każdy ma swojego TikToka. Jest więcej producentów treści niż konsumentów. Natomiast, tak jak szkoleniowców, też jest coraz więcej. Natomiast bez wątpienia youtuber czy twórca internetowy ponosi mniejsze ryzyko niż deweloper czy flipper, no bo tu jednak większego kapitału nie trzeba wykładać. Aczkolwiek mówię wam, nie opłaca się, nie ma co... A ile zarobiłeś najwięcej na flipie? Do mnie pytanie, na tak? Na jednej transakcji. Teraz, jeżeli wszystko się zepnie zgodnie z liczbami, to nawet pod 700 tysięcy możemy dojść, nie? To teraz taka transakcja. Ale to jest jakiś pakiet nieruchomości? Nie, bardzo droga, bardzo duża, bardzo droga nieruchomość po prostu, więc... Kawalerka na Wilanowie. Nie, dużo większe mieszkanie, dużo droższe i to jest takie pierwsze mieszkanie duże za taką dużą sumę, które kupujemy. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak się uda, to... A realnie teraz ile procent osiągając flipa zysku uznałbyś za fajną stopę, nie? Że teraz to w tych czasach, na przykład nie wiem, 30%, no to już trzeba się cieszyć, albo nie wiem, 10% to super wynik. To wygląda tak. Kiedyś, jak żeby w ogóle zrobić flipa, trzeba było zarobić 30 tysięcy złotych. No bo na tamte czasy 30 tysięcy złotych w parę miesięcy, no to opłacało się z kimś podzielić i coś zrobić. Bo miejmy świadomość tego, że kupujemy mieszkanie w styczniu i sprzedajemy je w czerwcu, mija 6 miesięcy i zarobimy 3 dychy, no to tak naprawdę więcej zarobimy pracując na etacie w przysłowiowym markecie, koszty i tak dalej. Niż ten flip jest warty. Jak się robi tego 10 na raz, wszystko jak się robi 10 na raz, to zawsze jest fajniej, tak? Lepiej mieć 10 lokali i jakichś tam usług, tak? Niż mieć jeden lokal, to wszystko razy 10 jest super. Ale no przy jednym flipie na 30 tysięcy się nie opłaca uruchamiać całej maszyny, bo lepiej niech każdy robi swoje i zarabia na swoim temacie. Później te kwoty gdzieś tam wzrosły do około 50 tysięcy, no bo też jest inflacja i wszystkie stawki, wszystko wypłaty poszły do góry. Dzisiaj większość osób, która dobrze działa w małych miastach, zarabia około tych 5 dych, w dużych miastach gdzieś tam poniżej 100 nie schodzą, no ale to w tych dużych 4. Ale procentowo jesteś w stanie to określić od wartości? Jakoś przyjmujecie sobie, wiesz, czy to jest opłacalne od tej wartości, czy nie? Że załóżmy, no 100 zarobić od miliona, no to jest 10%, ale od 2 milionów, no to już się robi 5%. To jest pytanie, kwota, zresztą wiesz, jak to jest na deweloperce. Jak zrobisz duży projekt za 100 milionów i zarobisz 2%, tak, no to masz 2 miliony złotych i jeszcze pieniądze nie są twoje, a tobie zostają 2 miliony, tylko duże, jakby, dużo temat, ale w przypadku inwestorów, którzy mają kupić z nami mieszkanie za 1 milion w Warszawie i powiemy im, że zarobi 10%, no to te 10% to jest blisko lokaty bankowej, blisko jakichś innych rzeczy,
czy jakieś giełdy, czy czegoś i to nie jest aż tak atrakcyjne. Pomimo tego, że to jest bezpieczniejsze niż giełda i wszystko inne, bo kupuje nieruchomość na wyżej, ją wynajmie albo sprzeda za 5 lat. Więc to 10% mało. Jak powiemy 20%, no to z miliona musimy zarobić 1 200 000, tak? Jak powiemy 30%, z miliona masz 1 300 000, no ale jeszcze nasza połowa, którą musimy dostać. Więc jak zarobimy 30%, no to 15% musimy oddać. Więc tak naprawdę to jest kwestia, jeżeli my flipujemy nie swoim kapitałem, no to ile zarobimy? Tyle nie fajnie, wiadomo, tak? Natomiast tylko chodzi mi właśnie o to, jaką bierzecie, wiesz, wrażliwość, powiedzmy, na ryzyko, tak, że okay, dla ciebie dzisiaj to mieszkanie jest warte, nie wiem, 500 tysięcy, ale może się okazać, że za miesiąc, tak, wiesz, będzie warte. Ja jestem ostrożny właśnie w takich pytaniach. Często jak inwestorzy nas pytają, jaką stopę zwrotu pan proponuje. Ja mówię, będzie konkretne mieszkanie, będziemy rozmawiali o konkretnym przypadku. Nie, ale chodzi mi, co wy akceptujecie, w jakie deale wchodzicie. No bo dla mnie na przykład, jakbyś mi przyszedł, powiedział, że dawaj 1 000 000 złotych i zarobię 100 tysięcy, to ja uważam, że tu byłoby za duże ryzyko, że na przykład, tak, no tak, że zarobimy 50 tysięcy, z tego zapłacimy 2 dychy notariusza, zostanie na, wiesz, 30 tysięcy. Ale gdybyś powiedział, że jest mieszkanie za 400 tysięcy i zarobimy 100, no to już jest co innego, no to no wtedy tak, wychodzi tak, 20 tam 5. Przy mieszkaniach tak, natomiast na przykład jak ja flipuję dużo na gruntach, to dla mnie to by było za mało, nie? Bo przy gruncie jest wiele jeszcze rzeczy takich, których mogą gdzieś tam wyjść po drodze, wiesz, sąsiedzi, nie wiem, drogi, kanalizacja, media ogólnie, czy jakieś tam inne problemy, uzgodnienia zjazdu i tak dalej, które niosą ryzyka. Przy mieszkaniu no to jest zdecydowanie bardziej bezpieczne, no bo idziesz, oglądasz, stoi to mieszkanie i tak dalej, więc te, powiedzmy, 20% jest okej, nie? Tutaj też myślę, że dla osób słuchających będzie ciekawsze to, co powiemy w takim innym kontekście, bo tak, ja i Adrian mamy spore firmy i nas interesuje skala, robienie czegoś w skali, tak? Robienie jednej sztuki czegoś jest bez sensu, bo mamy zatrudnionych ludzi, więc lepiej wszystkich zwolnić i nic nie robić, niż robić coś za 30 tysięcy, bo to nie starczy na wypłaty, nie? No, dokładnie tak. A osoby, które pracują na etacie i chcą coś zrobić po godzinach i zarobić, jak ty słyszał, 4 dychy dla nich mało, super, gdy miał 4 dychy na koncie. U nich rentowność zaczyna się w innym miejscu. Tak, no bo my musimy wydać na wypłaty kilkadziesiąt czy set tysięcy złotych, żeby wszystkim zapłacić, żeby wszystko opłacić i wszystko poza jest dopiero dla nas, a ktoś to zaczyna sam z żoną, z partnerem, tak, z kuzynem, z bratem, z wujkiem, może sobie zrobić takiego flipa i zarobić 40 tysięcy i to zostanie im na koncie i finalnie oprócz swojej wypłaty będą mieli ten plus. Więc nieruchomości też są o tyle fajne, że można zająć się nimi dodatkowo po pracy, tak jak robi większość osób. No to prawda. I wystartować, natomiast no dalej podkreślam, że największą siłę przebicia we flipach mają osoby, które albo robią wykończenia wnętrz, albo mają jakieś doświadczenie budowlane, albo robią jakieś kuchnie na wymiar, bo oni już byli w setkach mieszkań realizacji, czy ten rodzic, czy syn. Wiedzą, jak to poukładać. To tak samo, jak jeżdżą do Niemiec czy Szwajcarii po samochody ludzie, którzy są często mechanikami. Są w stanie ocenić od razu. No raczej ktoś, kto się nie zajmuje w ogóle autami, w ogóle no nie zajmuje się tym. To są jakieś młode chłopaki, moi znajomi tam. No myślę, że przy flipach mniej cwaniactwa chyba jednak jest i trochę taka wyższa kultura biznesowa niż przy samochodach. Ja myślę, że flipowanie autami, teraz jakby sobie tak każdy pomyślał, gdybyśmy mieli zestawić poziom trudności tego, że każdy z nas, tak, w trójkę, albo flipujemy mieszkaniami, albo flipujemy autami używanymi. Nie mówię o nowych, że kupujemy w Niemczech w salonie, i gdzieś tam coś ten z jakimś rabatem i sprzedajemy tu, to jasne, nie. Jasne. Używane auto, no to co jest ciężej ocenić stan techniczny, auta czy mieszkania? Auta. 100%. Auto, ja miałem taką sytuację we Wrocławiu, kolega miał taką piękną A7, jak ona wyszła. Ja mówię, Szymek, po co ci jest ten samochód? Daj mi go, nie? Ja go wezmę od ciebie, przejmę ratę, ja bym chciał taką A7 chwilę pojeździć. Nie, bo to moja wymarzona, moja coś tam, pozdrawiam, Szymek, by słuchał. No i co się okazało, tydzień czy dwa później padła mu skrzynia w tej A7, naprawa 30-40 koła, skrzynia z czymś tam padła, nie? 30-40 koła, gdybym ja kupił tą A7, pomimo tego, że była w super stanie, tam miała 2-3 lata, chyba on ją jakoś tak przejął, tak? Bo powiedziałem, że nowa, ale jakby no 2-3-letnie auto to nowe, tak? On ją przejął, gdybym ja to przejął po nim, no to przyjmując nowe auto ze świadomością, że jest nowe, tak, płacąc ogromną ratę, no wtopiłbym się na minę, której się nie dało szacować, no bo nie zeskanujesz X-rayem silnika. W mieszkaniu widzisz wszystko, nie?
nie ma rzeczy, których nie jesteś w stanie... Czy też są sytuacje, akurat przy flipach widziałem sytuacje przy dużych takich... Przy kamienicach. Przy kamienicach, no tak, tak, że tam na przykład, wiesz, jakieś były... Tak, kamienica ma 200 lat, no to wiadomo, rury mogą już być trochę nieświeże. No rury, instalacje, ale czy jakieś tynki, wiesz, totalnie... Ale takie mieszkanie w bloku z płyty, czy takie z cegły, no prawda, takie, gdzie tak, ludzie tak mieszkają i zapytasz się sąsiadki, czy coś się dzieje, no to sąsiadka powie, że nie ma karaluchów i wszystko działa i winda się nie zacina, no to tak, wiesz... Tak. Ja widziałem sytuację, że wiesz, tynki dosłownie odpadały, były takie mokre, a gość karton gipsem tam, wiesz, zabił i udawał, że jakby są, wiesz, nowiutkie, czyściutkie ściany, no i na takie rzeczy w takich starych obiektach można się gdzieś tam nadziać, jak się ktoś szczególnie nie zna, nie zrobi takich, powiedzmy, jakichś tam odkrywek takich lokalnych przy większych obiektach, no ale zgadzam się w 100%, bo samochód to tak, wiesz, żeby nie było, że szkoleniowcy to farmazoniarze. Po co się idzie na szkolenie w takiej sytuacji, tak? Masz kolegę, który ci powiedział, że fajnie na przykład flipować w kamienicach, bo jest duży zysk, można tanie mieszkanie kupić, bo ludzie nie czują wartości, bo dostali już dwa pokolenia wcześniej i zamiast 300 kupisz za 220 i zarobisz 8 dych, nie? Mówisz sobie, dobra, super pomysł. Jeszcze ktoś ci do tego dorzuci licytacje komornicze gdzieś tam, nie? Tak. I wiesz, wow, no rzeczywiście działam, nie? No przyjdziesz na szkolenie i szkoleniec ci powie tak, słuchaj, zarabiać pieniądze możesz na wszystkim. Możesz piekarnię otworzyć, ryby sprzedawać, możesz handlować mieszkaniami czy autami. Jeżeli chcesz robić nieruchomości, to jest jakaś określony schemat, który sprawia, że masz bardzo małe ryzyko i bardzo duże prawdopodobieństwo, że zarobisz pieniądze. I tym są na przykład mieszkania, które są nowe, świeże, pachnące, deweloperskie, bo nie zaskoczy cię, jak kupisz od dużego dewelopera mieszkanie, jakaś wada budowlana, jeszcze jak robisz profesjonalnie odbiór z kimś za 200-300 zł czy 500, tak? I albo idziesz tą ścieżką, że kupujesz obsikane kamienice z obsikanymi klatkami, albo nowe, świeże, pachnące mieszkania. I teraz ten szkoleniowiec jest właśnie po to, żeby ci powiedział, słuchaj, tamci goście robią to, ich życie wygląda tak, ci goście robią tak, ich życie wygląda tak, wybierz sobie, którą drogę chcesz iść, nie? To prawda, ja akurat przy deweloperce to samo robię, że wolę wybudować coś od zera, niż bawić się w jakieś tam, wiesz, remonty i tak dalej, bo to jest bardzo trudne do oszacowania czas i koszty. No, często takich raczej przykrych, bo raczej pozytywnych niespodzianek nie ma przy takich obiektach. I właśnie ostatnio gdzieś tam na jednym wydarzeniu poznałem też twoich kolegów, którzy w Łodzi chyba zajmują się remontami kamienic. No to wiesz, rozmawialiśmy u mnie, okres inwestycji trwa, powiedzmy, budowy 2 lata, a oni tam po 4, 5 czy 6 lat czasami się bujają z jakimś budynkiem, no bo jednak kamienica jest zdecydowanie bardziej wymagającym obiektem. Jeszcze nie daj Boże wejdzie jakiś... No jest konserwator, czy jakieś tam inne takie zmienne, które mocno utrudniają życie. Czynnik ludzki. Tak, ja już to przerabiałem, więc jak najdalej od takich obiektów. Gdyby coś było, wiesz, tak faktycznie prestiżowego w centrum miasta, gdzie wiedziałbym, że mam marżę, wiesz, taką grubą, że jest w stanie pokryć wszystko, to może bym, wiesz, poszedł w taki obiekt, powiedzmy, historyczny, ale... Czyli dla ciebie zapach raczej pieniędzy to jest jednak ten zapach nowoczesnego mieszkania, świeżo dewelopera, nie tego moczu. Wiesz co, no zdecydowanie tak, pod tym kątem, co powiedziałeś, tak. Natomiast generalnie przy wejściu w inwestycje czy we flipa musi być ten zapach pieniędzy mocny, po to, żeby gwarantował bezpieczeństwo tej inwestycji, to, że to, wiesz, w ogóle się opłaci, będziesz czego sfinansować i tak dalej. Nie? Ja nie robię takich inwestycji, gdzie jest, powiedzmy, nie wiem, 10% do zarobienia, i później się będę martwił na koniec, czy to się zepnie, czy nie i tak dalej. Nie? Tylko wiesz, jak jest ten bufor bezpieczeństwa większy, to i dla docelowych odbiorców, dla kupców, dla klientów, którzy zakupili u nas lokale, też jest to bezpieczniejsze zdecydowanie. Nie? Ja zdecydowanie myślę, że jak ktoś po tej rozmowie będzie chciał działać w nieruchomościach, to musi po prostu, jeszcze raz wrócimy do tego, żeby poznać ludzi, którzy to robią, i dowiedzieć się, ile ich to stresu, energii, czasu i zdrowia kosztuje, nie? I mi kiedyś podobną historię opowiedział mój onkolog, ordynator onkologii, i mówi: Paweł, wiesz co, ja nie sądziłem, że ta praca tak będzie wyglądała, ale to już 15 lat nauki, 7 lat studiów, już za późno, żeby się cofnąć. Ja myślałem, że to trochę inaczej, nie? Więc dobrze jest faktycznie, zanim się coś zacznie, przyjść, już niezależnie, czy chcesz zostać lekarzem, czy deweloperem, i popytać tych lekarzy i deweloperów, jak to faktycznie wygląda, bo o wielu rzeczach w szkole mogą nie powiedzieć, czy twoje wyobrażenia mogą nie przedstawiać tych wielogodzinnych dyżurów, kolejek umierających ludzi na przykład, co też jest przecież pewnego rodzaju jakimś tam trudnym warunkiem. Tak? Wychodzisz o 18 z pracy, tak jak masz wychodzić, widzisz, że ileś osób skazujesz na śmierć, siedzisz do 23, żeby wszystkich przyjąć poza kolejnością, no to z drugiej strony nie masz życia osobistego. I wiecie, i tu się pojawiają
problemy, o których wcześniej nie myśleliśmy. No wizja końca filmu musi być znana, no bo inaczej nie wiemy, w co się pakujemy. No myślę, że to jest najważniejsze. Jest już tyle czy szkoleń, czy darmowych nagrań na YouTubie, w polskim internecie, w angielskim, książek, że jesteśmy w stanie sobie tą ścieżkę uzmysłowić, jak ona będzie wyglądać, no bo pieniądze naprawdę można zarabiać na wszystkim, po prostu na wszystkim, tylko trzeba robić to, co się lubi i z góry wiemy, że jak ktoś zajmie się kamienicami, no to postresuje się, będzie o nerwobóle i na SOR-ze będzie dwa razy w roku. Ja też kiedyś na SOR-ze wylądowałem i nie chcę więcej na SOR-ze wylądować z takiego powodu, tak? A później mamy drugą stronę medalu, że ktoś inwestuje w mieszkania deweloperskie, nowe, świeże, pachnące. No i nie ma też takich problemów, nie? Więc trzeba wiedzieć, w co się pakujemy. Pieniądze to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, to zdrowie jest ważniejsze od tego. A powiedz mi jeszcze, jak fliperzy szukają mieszkań do zakupu? Bo jest, wiesz, dzisiaj jest tak powszechne, to jest taka moda na flipowanie, zresztą już tam rząd poprzedni bardzo mocno się, wiesz, już oburzał, jakieś dodatkowe ustawy, zakazy cesji i tak dalej robił, że już jest takie powszechne przekonanie, że wiesz, super jest być fliperem i tak dalej, że każdy szuka tych okazji. To jak znaleźć faktycznie okazję do flipa? Mamy dwa rynki, rynek wtórny i rynek pierwotny, czyli mieszkania używane, mieszkania nowe. No to jeżeli chodzi o nowe mieszkania, najprostszy sposób, generalnie najprostsze sposoby na ziemi, już wielokrotnie się sprawdziło, są najlepsze, czyli no masz bazę inwestycji deweloperskich w swoim mieście, jest ich na przykład 30 i jedziesz do każdego biura sprzedaży, im wyżej się dostaniesz, tym lepiej, rozmawiasz z każdą osobą i wiesz, ile jest mieszkań wolnych na 30 inwestycji w twoim mieście. Rozmawiasz po prostu o jakie są możliwe ceny do zakupu, czy jak weźmiemy więcej coś to da, czy możemy zrobić jakiś harmonogram płatności. I jak obejdziesz 30 deweloperów w twoim mieście i widzisz, że już nie ma żadnych innych, bo nie na każdym portalu są wszyscy, niektórzy się nie ogłaszają na portal, tylko są po prostu budują. No tak zobaczysz wszystkie budowy, pojedziesz rowerem, motorem, samochodem, no to więcej nie masz jak znaleźć mieszkanie, ich nie ma po prostu. A to ty staniesz na pracę. Nie? No i ci, którzy robią najwięcej spotkań, najwięcej takich rzeczy robią, najwięcej ludzi... A to musisz mieć zgodę na cesję w umowie, tak? Z deweloperem? Czy macie jakieś takie triki, że to obchodzicie? My teraz mamy taki model, że kupujemy mieszkanie na inwestora za całość kwoty, nie? Czyli my po prostu płacimy gotówką za mieszkanie i zazwyczaj są te mieszkania, które są za 2-3 miesiące będą wybudowane i po prostu je kupujemy, remontujemy. I potem czekamy na klienta już po odbiorach, po wszystkich przejęciach i tak dalej. To, co ty masz na myśli, no to jest to, że wpłacamy 10% w międzyczasie. Tam 10-30%. Tam ileś harmonogram i jakby w międzyczasie sprzedajemy, to my tak nie robimy, tak? Okay. Wiesz, nie mówię, co jest dobre, co złe, my tak nie robimy. My wolimy kupić normalnie i z takimi ludźmi też działamy, którzy wolą święty spokój po prostu i kupić od razu. Więc mamy ten rynek pierwotny i teraz jak zjedzimy tych wszystkich deweloperów, no to kończą nam się opcje. No i zostaje rynek wtórny, czyli mieszkania używane. I teraz z mieszkaniami używanymi jest tak, że jakbym ciebie zapytał, Paweł, czy chcesz dzisiaj sprzedać mi swoje mieszkanie czy dom, to byś powiedział, że nie. No, ale jakbym cię... Zależy, jaką cenę byś zaproponował. Normalną, taką, że taką, jaka wiesz, że jest, czyli normalną, to byś powiedział, że nie chcę się przeprowadzać, wiem, że sprzedam później, jakby za tyle samo nie chcę, tak? Ale jakbym cię sprzedał za rok, bo stwierdzę, że się przeprowadzasz gdzieś indziej, no to już zacząłbyś się zastanawiać. I teraz w zależności, w którym momencie czasu ja cię zapytam o sprzedaż mieszkania, to inna będzie twoja odpowiedź. Czasami ktoś się może rozwieść, na przykład jutro ktoś może coś zrobić, tak? Para się rozwodzi, wczoraj nie chcieli sprzedać, a już po dwóch dniach walka na noże, od razu sprzedaję mieszkanie, koniec, nie? I teraz chodzi o to, że ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach, to jest określona ilość budynków i my wiemy, które budynki i osiedla są najfajniejsze. Tak? Tu w Warszawie... Współpracujecie z jakimiś prawnikami od rozwodu, że dają cynk, że zaraz będzie nieruchomość na sprzedaż? Podoba mi się, jak kombinujesz. Nie, ale znam takich, którzy są takimi prawnikami i tak działają, nie? To nie dzielą się, tylko biorą sami. No ale no jest określona liczba fajnych dzielnic, na których się fajnie mieszka, tak? No każdy, jak jest w swoim mieście, to wie, gdzie się lepiej mieszka, jak gdzieś idzie, gdzie jest więcej lokali, tam chciałby mieszkać, tam jest fajnie, ale tam nic nie ma, albo jest drogo, tak? I jak wiemy, że są te fajne dzielnice i na przykład mamy 7 bloków na danej dzielnicy, powiedzmy na Mokotowie, gdzieś tam jest 7 bloków w okolicy jakiejś ulicy i tam monitorujemy cały czas, czy ktoś chce sprzedać. I tak jak powiedziałem, jak go zapytam, sąsiada zapytam, czy on chce sprzedać w poniedziałek, on nie chce, nie znaczy, że on nie sprzeda tego za tydzień. Więc cały czas trzeba być gdzieś w kontakcie, z tymi ludźmi rozmawiać, mieć dostęp do pośredników, którzy tych ludzi znają, mieć jak najwięcej znajomych, którzy tych ludzi w tych danych blokach znają, bo tak naprawdę czajmy się na te 7 bloków,
bo wiemy, że tam jak kupimy, to tam sprzedamy, bo tam jest duże ssanie na te mieszkania. To wszystko brzmi strasznie skomplikowanie. Ja nie sądziłem, że to jest taki research i taka praca wywiadowcza. Szczerze mówiąc, to brzmi to skomplikowanie, ale nikt tego tak nie robi, jak ja mówię, bo to jest taki top of the game, co można by było zrobić, nie? Tak, tak. A finalnie wygląda tak, że wchodzisz na oto dom, dzwonisz, mówisz, że chcesz kupić i dzwonisz 70 razy i raz kupujesz. Ale taki top of the game, co można zrobić, to jest tylko tyle, no bo... No my podobnie działamy przy gruntach, nie? Że na przykład jak jest jakaś tam jedna mniejsza działka na sprzedaż, to później się pyta o sąsiadów, czy znają, wiesz, i tak dalej. I nagle się robi większy parcel i nagle nieraz mieliśmy taką sytuację, w której na przykład były dwie działki koło siebie, były wystawione pod dom jednorodzinny i przez 5 lat wisiały na oto domie. Nikt tego nie chciał kupić za 300 tysięcy, a po połączeniu sprzedaliśmy to za kilka milionów, nie? Bo okazało się, że można postawić blok, a nie dwa domy. No ale jak ktoś wystawia tylko, wiesz, po metrażu i w pęcie rysuje, wiesz, pośrednik rameczkę w pęcie, że ta działka na sprzedaż, nie analizuje tego, nie zna się na tym, no to tak to wygląda, nie? No tu jest taki temat, którego ja też uczę od zawsze, że okazji się nie szuka, tylko okazji się tworzy. Jeżeli na całej ziemi jest dokładnie tak samo, a byłem w 60 krajach i zawsze znam kogoś z nieruchomości, oglądamy mieszkania, jak kupisz mieszkanie dwupokojowe i wynajmiesz jako dwupokojowe, to jest gówniana inwestycja. Musisz z tych dwóch pokoi zrobić 3 albo 4, albo 2 kawalerki, żeby było więcej jednostek, albo wyższy czynsz. Samo podniesienie standardu nie zawsze da więcej, no bo to jest lokalizacyjnie, gdzieś to mieszkanie jest w takim bloku, a nie w innym. Nie można w starej kamienicy zrobić pałacu, no bo to się nie będzie zgrywało, nie? I teraz zawsze coś trzeba zrobić. Albo podzielić na większą ilość jednostek, albo przenieść kuchnię, albo salon podzielić na pół, albo połączyć dwa mieszkania, albo rozdzielić dwa mieszkania. No tak? To też duży hejt jest teraz, nie? No tak, bo się robi z kawalerek, robi się ultra kawalerki. No generalnie Polacy by chcieli tak, żeby każdy miał swoją nieruchomość, ale każdy miał i potem nie denerwowaliby się, że a ty dostałeś. Nie, no jasne, ale to wiesz, też potem to jest, by było, jakby każdy chciał, żeby każdy widać, miał, a potem by było tak, że każdy ma i jest tak, problem. U nas, nie? Po komentarzach na socialach i w ogóle pod artykułami wszędzie widać tak, że każdy by chciał mieć swoją nieruchomość jak najtaniej, to w ogóle deweloperzy powinni za darmo oddawać, albo państwo zapewnić, lub zmusić deweloperów, ale tylko jedną, bo jak już ktoś ma 2 albo 3, to już jest rentierem, to też już patorentierstwo się zaczyna i tak dalej, wiesz. Jak można w ogóle wyzyskiwać ludzi, kupować kilka mieszkań, wynajmować i tak dalej, no jest takie trochę dysonans taki. Nie jest ci trochę głupio, że masz kilkadziesiąt mieszkań i wyzyskujesz ludzi? Ja myślę, że mając kilkadziesiąt mieszkań, zapewniam dach nad głową kilkudziesięciu rodzinom, nie? Więc patrzę na to z innej strony. Poza tym, no przecież nikt nie zabroni nikomu kupić ode mnie tych mieszkań, jak będę chciał sprzedać, albo kupić sobie innych, to też trzeba zrozumieć, że Adrian jako deweloper nie wybuduje inwestycji sam. Przecież tam pracuje ileś osób zatrudnionych przez ciebie, plus ileś podwykonawców. Każdy z nich ma dzieci, ma rodzinę, z tego żyje. Więc tak naprawdę hejtujemy ludzi, którzy dają ludziom innym po prostu zarobić. Dokładnie tak. Ja zawsze tłumaczę, bo ludzie też, jest taki powszechny hejt teraz, tak, że marże deweloperów są wysokie, ile się zarabia na inwestycjach i tak dalej. Nie? I czemu mieszkania drożeją? Przede wszystkim stąd to się bierze. Ale ci ludzie, którzy u mnie pracują, jak jest duża inflacja, to oni też chcą zarabiać więcej. To nie jest tak, że mamy inflację 15, 20, czy nawet powiedzmy teraz tam bliżej 10% i przychodzi nowy rok, to każdy do mnie przychodzi po podwyżkę. To jest normalne. No wszystko więcej kosztuje i paliwo, i raty kredytowe wzrosły ludziom, i leasingi, i wszystkie inne koszty, więc ci ludzie chcą zarabiać więcej, a to jest spory czynnik, który wpływa na koszty, więc no to jest takie trochę wyobrażenie, że wiesz, wszystko drożeje, ale fajnie jakby mieszkania kosztowały mniej. Nie? No bo to ja mam dużo znajomych, którzy mają dużo firmy takie zatrudniające po kilkaset czy tysiące osób, tak? No to teraz jeżeli weźmiemy firmę, która ma 100 osób i każdy dostanie 1000 zł podwyżki z 3 na 4 tysiące, tak, to firma miesięcznie płaci 100 tysięcy złotych więcej, 1 200 000 rocznie, tak? Jak ktoś ma 1000 osób zatrudnionych i każdy dostanie 1000 podwyżki, to jest 1 000 000 złotych miesięcznie podwyżki, nie? Więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że no ten świat jakoś się zgrywa ze sobą ekonomicznie, no i jedyne, co można zrobić, to co powiedział pan Komorowski chyba kiedyś, no zmienić pracę, wziąć kredyt i ruszać do przodu. Nie? Takich liderów nam trzeba, szczególnie w tych ciężkich czasach. Ja mam wrażenie, panowie, że dotarliśmy do brzegu naszej dzisiejszej dyskusji, spotkania. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Hejt też przeczytamy oczywiście, także nie żałujcie sobie. Zapraszamy do dyskusji, no i dzięki, że byliście z nami. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Albrecht, Adrian Niewiadomski, no a mnie to znacie.
Dzięki. Dziękujemy, pozdrawiamy.